Serial Prokurator wcielasz się w postać Witolda Kielaka. Zgadza się. Komisarza Witolda Kielaka, partnera Kazimierza Procha, prokuratora, i razem prowadzą śledztwa. Tworzymy wyjątkowy tandem polegający na tym, że właściwie wiele nas łączy. Przede wszystkim przyjaźń. Ale pojawia się w historii, w scenariuszu motyw pewnej tajemnicy, która została niewyjawiona przez Kazimierza Procha, gdzie ja czuję się jako przyjaciel pominięty w tym. Czuję się źle z tym, że najbliższa mi osoba nie mówi mi o tak ważnych sprawach, więc to nas gdzieś w pewnym momencie dzieli. Są bardzo różni i wiekowo, i w sensie doświadczenia życiowego, jeśli chodzi o temperament, metody pracy. Prokurator jest poukładanym człowiekiem, perfekcjonistą, a Kielak Witold, którego ja próbuję kreować, to taki trochę typ dzisiejszych czasów faceta, który kocha płeć przeciwną i bardzo lubi jej wdzięki, natomiast niekoniecznie musi je do końca rozumieć i chce je zrozumieć. Są tak różni, że jest między nimi przepaść. Iskrzy czasami? Iskrzy, szczególnie ze strony Kielaka, granego przez Wojtka, bo jego postać jest taka bardziej właśnie wybuchowa i taka bardziej z nerwami na wierzchu. Czy to jest pańskie pierwsze spotkanie z Wojtkiem Zielińskim na planie? Nie pierwsze i nie drugie. Myśmy się spotkali już przy kilku serialach. Ratownicy między innymi lata temu. Jacka bardzo lubię, szanuję i podziwiam. Podziwiam jego rzetelność i profesjonalizm i kompetencje w pracy. Młodszy nieco aktor czuje się bezpieczniej, po drugie czuje się, że się robi coś ważnego, skoro starszy aktor jest tak dobrze przygotowany i tak tyle wie o swojej postaci i okolicznościach, w jakich znajduje się też druga postać, czyli ja.